Cześć, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie na kanale wideotesty.pl i dzisiaj mam dla Was wyjątkową recenzję, ponieważ będziemy recenzować sprzęt, który już od 23 maja będzie dostępny w sieci sklepów Biedronka. Czyli sprzęt może okazać się naprawdę atrakcyjny cenowo, a dzisiaj sprawdzimy jego atrakcyjność pod względem funkcjonalności oraz jakości wykonania. Chodzi właśnie o ten zestaw Combat FX One, czyli klawiatura plus myszka. Zapowiada się bardzo ciekawie, zabieramy się za recenzję. Zapraszam! Zaczynam recenzję, oto zestaw Combat FX One. Składa się, jak widzicie, z klawiatury i myszki. Mamy także instrukcję, z której dowiadujemy się podstawowych informacji o funkcjonowaniu myszki i klawiatury. Oba urządzenia nie potrzebują oprogramowania. Klawiatura ma tutaj szereg multimedialnych funkcji. Jak widzicie, są one tutaj osobno na klawiaturze. Jest to wyszukiwarka, ulubione, klient poczty, strona startowa, stop, czyli zatrzymanie akcji, odświeżenie strony, uruchomienie playera, play pauza, do tyłu, do przodu, wyłączenie dźwięku oraz kalkulator. I zaczniemy od samej klawiatury, moi drodzy. Jest to klawiatura podświetlana, za chwilkę to zobaczycie. Zobaczycie też dzisiaj anti-ghosting. Jak widzicie, mamy wyszczególnione klawisze gamingowe, WSAD oraz kursory. Nakładki są po prostu w innym kolorze. Klawiatura jest dość lekka. A to wykonana z całkiem niezłej jakości tworzywa. Tak to wygląda. Mamy przewód w oplocie. Oplot jest, zobaczcie, dość miękki. Mamy pozłacany wtyk USB. Jest podpórka pod nadgarstki, ale nie jest za duża tak naprawdę. Bardziej pełni funkcję ozdobną. Dźwięk klawiszy jest właśnie taki. Klawiatura brzmi jak standardowa membranówka, ani ciszej, ani głośniej. Mamy duży Enter, długi Backspace, logo FX One na górze. Średni skok klawisza nie jest ani duży, ani jest jakiś bardzo mały. Jest też przycisk do zarządzania podświetleniem, a od spodu widzimy otwory na płyny, jakby się coś wylało. Mamy także antypoślizgowe elementy oraz podwyższenia bez gumowań. Zobaczmy, jak klawiatura zachowa się na tych podwyższeniach. No, dość słaba przyczepność. Do przewidzenia to było. Natomiast na samych tych gumkach no, też się przesuwa. Więc pod tym względem bywało lepiej w innych klawiaturach. Tutaj nie jest aż tak dobrze. Ale już za chwilkę ją sobie podświetlimy. Zobaczycie funkcję. A tymczasem zobaczmy jeszcze myszkę. Zobaczcie, również przewód w oplocie, od spodu ślizgacze, dość duże, całkiem ok jakości, też pozłacany wtyk USB. Mamy kształt myszki dla gracza praworęcznego, wyprofilowane klawisze, tak żeby palce dobrze leżały, się trzymały. Tutaj element do kciuka też, poprawiający chwyt. Klika ta myszka właśnie tak. Mamy rolkę, która działa też jako przycisk. Kręci się dość swobodnie, bez oporu. Mamy przełącznik zmiany DPI. Dostęp do klawiszy bocznych no, jest dość dobry. Klikają leciutko. Z dość fajną siłą. Bardzo niewielką, to trzeba nadusić. Mam tutaj gumowane tworzywo. Cały korpus. Gaming Mouse FX One. Zobaczycie ją za chwilkę podświetloną. Mamy też miejsce na oparcie palca serdecznego i małego, czy takie profilowanie. O, widzicie to właśnie tutaj. Ale zgryzoń, powiem Wam, całkiem ciekawy. No i proszę bardzo, podziwiajcie podświetlenie. Dość wyraźne. Co prawda jest tylko podświetlenie pomiędzy klawiszami, same nakładki nie przebijają światła, ale dość mocno to widać. Logo FX One również się świeci. I mamy niebieskie, fioletowe, wyłączone oraz czerwone. A w przypadku myszki, jak widzicie, te kolory przechodzą przez siebie. Tak więc w myszce te efekty po prostu się same zmieniają. I zobaczcie jeszcze zestaw w absolutnych ciemnościach.
nie jest po prostu jakiś fenomenalny, ale do grania taka ilość klawiszy powinna w zupełności wystarczyć, wciskanych naraz. Do 5 spokojnie wskakuje, więc nie jest źle. Przechodzimy teraz parametr Audi Gryzonia. Na początek jedna płyta. Dobrze, na jednej płycie działa. Dajemy po 2. Też jeszcze działa. 3 płyty, czyli już 3,6 mm. Też działa. Parametr LOD jest dość wysoki, dopiero na 4 płycie, czyli powyżej 3,6, ale niżej niż 4,8 przestaje nam łapać. Sprawdzimy jeszcze wagę Gryzonia. Moi drodzy, jest to 96 gramów. Zapraszam teraz na szybkie testy myszki w akcji. Na początek sprawdzimy częstotliwość próbkowania. No i tak obstawiałem 125 Hz. W tanich myszkach często spotykane. Teraz zrobimy test na interpolację. Najniższa wartość 800. O, tutaj bez zarzutów. Kolejna nieznana mi. Też jest jeszcze ok. Podejrzewam, moi drodzy, po prędkości wskaźnika, że 800 to może być 1200, 1600 i 2400 maksymalna. Tylko 800 i 2400 są podane. 2400 już ma lekką interpolację, jak widzicie. Regularna przerwa występuje, natomiast pierwsze 3 rozdzielczości bez zarzutów. Sprawdzimy to jeszcze w pęcie. Najniższa rozdzielczość. Opowiem Wam, że angle snapping się tu wkrada. Widzicie dokładnie. Ok. Precyzja jest dość dobra. Poza tym angle snappingiem. Myszka też nie wariuje, o tutaj troszeczkę ta jedna linia nie wyszła jak trzeba, ale ok. Poza tym jest nieźle. Dobrze. Wrzucamy wyższą rozdzielczość, znowu angle snapping. Tak zwane wykładanie krawędzi przy ruchu poziomym. Oprogramowanie myszki robi nam równiutką, prostą krechę zamiast jakiejś takiej postrzępionej bardziej. Dobrze, trzecie DPI jeszcze w miarę ok. Troszkę spadek precyzji jest. No i 2400 najwyższe. Była lekka interpolacja, ale w pęcie też wydaje się całkiem nieźle śmigać. Więc myszka nie jest topowa, tylko 125 Hz, ale jest to tanie uzupełnienie zestawu dla gracza, więc też nie ma się co za dużo czepiać takiego niedrogiego zestawu. No dobrze, moi drodzy, recenzja tego zestawu za nami. Widzieliście, jak to wszystko jest wykonane, jakie ma funkcje, jak sprawdziło się w akcji. Jeśli ktoś jest zainteresowany większą ilością szczegółów, zapraszam też do recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl. A pamiętajcie, sprzętu szukajcie w Biedronkach od 23 maja. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!